Jestem dzisiaj w Klęknie koło jaskini Niedźwiedziej i wyruszam na śnieżnik. Witam serdecznie. Prawdziwie ciekawa wycieczka. Pogoda dopisuje, słońce świeci, ale jest lekki wiaterek. Była ciemna i u góry. No to idziemy na szlak. Już po drodze mijamy kaplica Bernard. Jest stary, zabytkowy budyneczek. Budowla. Janowa chatka. Piękny budyneczek. I galeria klętna. W tym budynku się znajduje. Piękny budynek. A tu na szlaku taka ciekawostka. Fontanna. Wszyscy u niej. Ale to jest źródło Marianna. Opis, jakie minerały zawiera. Ona po drodze siąść sobie, napić się. Jest fontanna, przyśmiała. No i jest kranik przy źródełku. W tej chwili jesteśmy przy rezerwacie przyrody jaskini Niedźwiedzi. Krajobraz księżycowy. Jesteśmy przy wejściu do jaskini. Tam na górze jest wejście w jaskini Niedźwiedzi. Ja udaję się tu w stronę. Na prawo skręcam w stronę śnieżnika. Astra się skończył, zaczyna się normalna szatkowa droga. Tak to wygląda. I ta droga nas zaprowadzi do trowa całego schroniska. To długi lak, który prowadzi od postoju po jaskini Niedźwiedzie i pnie się do samego schroniska pod śnieżnikiem. Droga dojazdowa biegnie ukosem do góry, a my w tym miejscu skręcamy na chyba właściwy szlak, bo taki normalny górski widać szlak w stronę hala pod śnieżnikiem. My mamy strumyk przechodzący przez szlak. Jakoś trzeba przejść. Jest tak źle. Pniemy się powoli do góry. Idziemy lasem, nie ma widoków na razie. Na dole, stromek. No i pierwszy widoczek. No i prawdopodobnie mam się tam wdrapać na górę. A jeszcze kawałeczek jest. Ale damy radę. Już droga skręca dojazdowa w prawo, a my wynieśli skrótem.
tym miejscu jest skrót. I w tym miejscu zaczyna się ostre podejście. Trochę nogi wchodzą w tyłek. Znaczy proszę. No i dalej się po tych kamulach kołyszemy do góry. Niesamowity ten szlak jest. Naprawdę daje kość. Ale chyba już do hali dochodzimy. Powoli. Widzę prześwity. To się skończy. Ta moja udręka na tym szlaku. No i przede mną placyk, polanka, odpoczynek. I chyba wycieczka szkolna. Czyli moja wolna, więc ruszają góry. Pamiętam to miejsce, bo kiedy robiłem koronę po raz pierwszy, schodziłem ze śnieżnika właśnie do tego miejsca. Zeszłem od schroniska i ruszyłem tu w dół zielonym szlakiem pomiędzy górę. No i doszliśmy na halę pod śnieżnikiem. No i pod śnieżnikiem. Od schroniska kawałek i do szczytu. Widoki zaczynają się. Lasy śnieżnika jest pokryte lasami, więc tych widoków za bardzo nie ma. Dopiero jak wejdziemy na śnieżnik, tam się roztaczają widoki. A to lasy, prześwity jakieś małe. Nie za ciekawy ten szlak był. No, ale trochę tych widoczków tu jest. Można oko nacieszyć. Często zrobiłem przez schronisko, bo wszystko zamglone, tego nie było widać. A dzisiaj się ukazały piękne widoki. To schronisko pod śnieżnikiem. I udajemy się do góry. Pięknie drzewko wygięło. Weszliśmy w las. Do szczytu prosty kawałek jest. No i powoli zbliżamy się do szczytu. Jeszcze kilkanaście metrów i zobaczymy wieżę. Ten blender, jak każdy go nazywa.
No i piękny punkt widokowy przed samym szczytem. No i przed nami już wieża. Jeszcze kawałeczek. Ukaże się nam w całości. Wieża w całej zakazłości. Nowy blender. Nowy turyści go nazwali, tą wieżę. Wygląda jak blender. Idziemy w tej chwili szukać słonika. Gdzieś tutaj jest. Chyba po czeskiej stronie. Zobaczymy. Znajdziemy, zobaczymy. W której stronie on jest. Jesteśmy na wieży. Widoki są wspaniałe.